No cześć! Zapraszam Was na vloga, w którym staram się jak mogę znaleźć w sobie energię i chęci do czegokolwiek, ale ostatecznie odnajduję coś innego. Swoją wewnętrzną alpakę. Zrobiło się chłodno, zrobiło się ciemniej. Jest już godzina, słuchajcie, 13:07, ale obudziłam się dzisiaj o 10:40. Nie wiem, musiałam chyba odespać, ale też jestem trochę przeziębiona, więc może to dobrze. Sen to zdrowie. I przede mną takie spokojne 3 dni. Bardzo się cieszę, że nareszcie na spokojnie będę mogła ogarnąć swoje mieszkanie, posprzątać, pójść na spacer, zrobić jakieś zdjęcia. W ogóle Instagram to jest mój ciągły wrzut sumienia, totalnie od wypadku odpuściłam sobie Instagrama. Jakoś tak wrócić do normalności, do rytmu swojego bym chciała. A już za 1,5 tygodnia zacznie się bardzo, bardzo intensywny czas, bo będę chciała nagrywać po 2 filmy tygodniowo. Więc to już ostatnie dni, kiedy mogę jeszcze na spokojnie zebrać myśli. Dobra, ale pomaluję się, bo chcę wyjść z domu i jakoś, wiecie co, po prostu dobrze się poczuć. Dobrze się czuję, jak się pomaluję. W ogóle jedyne małe lusterko, jakie mam, to jest w paletce, więc będę się tutaj z tego malowała, o. Ale to już jest dużo. Ogólnie mam od wczoraj takie rozkminy o wstydzie. Strasznie mnie wkurza mój wstyd. W sensie mam takie duże poczucie, że wielu rzeczy się wstydzę albo krępuję i strasznie mnie to w życiu blokuje. I od kiedy pamiętam, kiedy udawało mi się przełamać ten wstyd, no to działy się super rzeczy. W sensie, no byłam dużo szczęśliwsza, ale to jest tak cholernie trudne i biorące dużo energii. I tak nagrywanie vlogów przeze mnie, jako taki typ osobowości, to wyobraźcie sobie, jaki to jest, kurde, jakie to jest osiągnięcie. To nie jest coś takiego oczywistego. I ten wstyd też u mnie wiąże się z różnymi rzeczami. Na tym etapie mojego życia już nie z wyglądem, ale na przykład z kasą, z wszystkim związanym z finansami, że wstydzę się, że no coś mi nie stać, albo że coś kupuję. Jakby to są tak głęboko zakorzenione myśli, że ja nie zasługuję na coś droższego, więc przepraszam jakby za to, zawsze jak coś kupię droższego, to mówię, że a to na promocji, a to wyjątkowo, a to zrobiłam sobie taki prezent, jakbym, kurde, no nie wiem, no widać, że ja to po prostu przeżywam jakoś i tak analizuję 500 tysięcy rzeczy, nie wiem po co. Więc jeżeli jesteście osobami, które to dziwi i które myślą, ja pierdzielę, o co jej chodzi, to Wam bardzo zazdroszczę, bo to znaczy, że tego nie macie, tylko sobie po prostu żyjecie tak, jak chcecie. No i w związku z tym też ogólnie mam taką rozkminę, że dla mnie vlogowanie to jest jeden z elementów takiej pracy nad sobą i przełamywania się do takiego bycia w świecie, do wychodzenia do świata, nie życia tylko w swojej głowie i do wychodzenia z tego, kurde, poczucia wstydu, jakiegoś poczucia winy, czy ja wszystko robię dobrze, prawda, czy ktoś zaakceptuję to, czy ja nie popełnię jakiegoś faux pas. A tak naprawdę martwię się o to, nie? A jestem osobą jakąś ultra poprawną. Ja, gdzie jest granica w ogóle czegoś poprawnego, to ja jestem 100 km przed nią. Jakby nawet się do niej nie zbliżam, nie? Nie przechodzę na ulicy, kurde, przy czerwonym świetle, jeżeli nic nie jedzie. Nie jestem tego typu osobą. Ale przejmuję się 500 razy bardziej niż te osoby, które mają to wszystko w dupie. I ja im bardzo zazdroszczę i bardzo się trochę chcę tego od nich uczyć, bo to zarąbiście ułatwia życie. Ty jesteś... możemy ogólnie wychodzić, nie? Jak się powie. Jestem. Ogólnie jestem i możemy ogólnie wychodzić. W ogóle tak jak widzicie, trochę się zmieniła ta ściana moja biurowa w naszej sypialni. Powiesiłam wreszcie plakaty swoje różne, które mam. Powiesił pan, który przyszedł, lustro i jakoś wreszcie, nie wiem, poczułam się, że tutaj jest tak bardziej domowo i zorganizowana jest jakaś ta ściana. Wiadomo, że tutaj jeszcze te statywy stoją, nie mam tutaj osobnego pokoju na nie czy tam miejsca, a jednak często ich używam, więc nie będę ich chować do szafy po prostu. Ale nawet jak w tym lustrze się widzę, o widzicie to, jak ono stoi, wisi na ścianie, a nie stoi oparte, to od razu, no lepiej po prostu to wygląda i lepiej na nagranie też mnie widać. Priorytety trzeba mieć. A tu w ogóle moje kotki, które kupiłam rok temu, jak byliśmy u mojego brata w Birmingham. Totalnie zakochałam się wtedy od nowa w klockach Lego i chcę sobie kupić jeszcze jakiś zestaw, tylko zawsze szkoda mi hajsu. A propos,
Ale układanie tego zestawu przypomniało mi, jaki to był fan w dzieciństwie i jak uwielbiałam klocki Lego i układanie nowych zestawów. Ale mikołajki się zbliżają, więc... Ty wolisz, Kamil, prezenty na mikołajki takie, które na przykład powiesz mi, co chcesz i ja ci to kupię, czy niespodzianki? Niespodzianki do 30 zł. Co? To się w szkole robiło takie tanie. No i zarąbiście. Trzeba być wtedy pomysłowym, ja nie jestem pomysłowa. Jesteś. Nieprawda. Dzisiaj w ogóle pakuję się do torebki, które dostałam w prezencie od Mi Bugs i wreszcie sobie w niej zmieszczę wszystkie te moje obiektywy, bo kiedy w plecaku je noszę, no to mam je z tyłu, więc ciężko mi je zdjąć. A tutaj będę mieć ciągle pod ręką, więc jaram się. Już mówiłam, pokazywałam ją na Instagramie. Przepiękna torebka. Już to mam schowane. Oczywiście jakieś nauszniki, akurat ich dzisiaj nie ubieram. No, także wrzucam. No i full profeska. Przyszliśmy sobie na herbatkę. Robiliśmy parę zdjęć, między innymi z tym reportażem, który ostatnio przeczytałam, jest naprawdę niesamowity. No i taki się tutaj już zrobił z tymi światełkami i z tą czapą, którą mam na głowie, własnoręcznie, uszytą, z czego jestem bardzo dumna. Taki klimat niemal świąteczny. Już przechodzimy z tego jesiennego powoli w świąteczny. Mnie to jara. Najchętniej bym już słuchała tylko Christmas songów, ale czekam, bo chcę to zrobić z pełną pompą. W ogóle powiem wam, to robienie na drutach i to, że można sobie taką czapę zrobić. To jest najcieplejsza czapka, jaką w życiu miałam ubraną w ogóle, a do tego uwielbiam to, jak ona wygląda, nie? Serio, no nie ma takich, nie znajdzie się takich czapek w żadnym sklepie i tym bardziej, że to jest 100% wełna. Kamilek tutaj towarzyszy biedny, osamotniony, bo ja nagrywam i mówię do was. Teraz będziemy kupić pietruszkę, ponieważ zgadaliśmy się i wpadną do nas Hania Sowula i jej dziewczyna. Kamil chce im ugotować aglio olio e peperoncino, bo to jedno z dań takich jego głównych, sztandarowych, prawda? Bardzo proste jedzonko zresztą, ale zapomniał, że nie ma pietruszki, więc lecimy. Sklep spożywczy Agatka. Patrz, jakie ładne winogronka. Piękne, piękne. Kinderki od wczoraj, jak zobaczyłem reklamę na YouTubie. Dobra, jeszcze papryczkę. Lubię patrzeć na Kamila w sklepie spożywczym, bo tak słodko się cieszę z wszystkiego. Szczęśliwy po zakupie shoppingu. Nie no, to jest urocze po prostu. Ja tak się cieszę, jak idę na ubraniowe zakupy. Spotkaliśmy tutaj na przejściu do pieszych nagle jakąś parę, którą skądś kojarzę. Oczywiście się spotykamy, a Jola, poczekajcie, muszę wyjąć aparat. No żyćko. Masz już wybrany smak loda? A, nie wiem. W ogóle to jest jakaś cukiernia znana, nie? Więc jakby już powinnaś mieć obczajone jakieś smaki. Byłam tu kiedyś, ale było lato. Teraz okay. Jest zimno, idziemy na lody. To jest trochę dziwne. Kurde. Zarąbiście dobre. Można odnieść wrażenie, że to był kolejny pełen energii, wesoły, szalony dzień, ale byłam zmęczona psychicznie i jestem od dłuższego czasu. To był po prostu troszkę lepszy dzień. A tak wygląda to tajemnicze, niespotykane danie, hehe. Sam makaron, pietruszka. Od kilku tygodni, od drugiego wypadku, czuję się wyraźnie gorzej. I kiedy przychodzi taki lepszy dzień, to tym bardziej staram się z niego wycisnąć, ile mogę. Dziewczyny właśnie poszły, ale zobaczcie, jak mój szalik się już ma, jaki on już jest duży. Robienie na drutach trochę w tym pomaga, ale pomaga też uciec od tego
co czuję, jak się czuję, o czym myślę, a uciekanie może mieć sens na króciutko, ale na dłuższą metę pomaga się tylko oszukiwać. Dawno już nie miałam takiego dnia, że wykładam wszystkie swoje ubrania na łóżko i stwierdzam, że nie mam co ubrać. Nie pamiętam. A ja może nie tyle, co zaczęłam się oszukiwać, ale bardzo chciałam wierzyć, że to, że źle się czuję, to, że z moich tygodni odpadają ciągle po 2 dni, kiedy nie jestem w stanie pracować i kiedy mam mega ściśniętą klatkę piersiową, jestem przybita tak bardzo, że to minie, że to jest konsekwencja wypadku, że kiedy ręka wróci do zdrowia, to ja też wrócę do zdrowia. I te dni, które widzicie, były ostatnimi dniami już takiej walki ze sobą. Czy skonsultować się z psychiatrą? Czy nie? Czy to jest tylko żałoba po wypadku? Czy może warto skorzystać z pomocy? Podjęcie tej decyzji może jest takie trudne, dlatego że przez tyle lat przyzwyczaiłam się do tego, że tak można się czuć i jeżeli czuję się źle, no to w jakiś sposób to jest normalne, a nie powinno być normalne. Nie chcę już tracić życia na tkwienie w takim stanie. Lecimy już szybko, szybko się pomalowałam, bo oczywiście zasiedzieliśmy się przed telewizorem, a w międzyczasie wyszedł pewien plan. Ale zobaczcie, jak już widać fajnie, jak ten szalik będzie wyglądał. A plan jest taki, że jedziemy dzisiaj zobaczyć alpaki. Jedziemy z Hanią S i jej dziewczyną, więc właśnie po niej jedziemy. No i już są na pokładzie. Na pokładzie mamy już cały zespół i jedziemy. Prosta. Tak, do alpak. Raz pada, raz nie pada. Jesteśmy na miejscu. Ty youtuberka, co ty tam gadasz? Czekam na rozwój sytuacji, co tu się dalej wydarzy. Jakie ładne kolory tu są. Nigdy wcześniej nie widziałam alpak na żywo i aż ciężko było uwierzyć, że te stworzenia żyją naprawdę i tak z bliska je zobaczyć. To miejsce, w którym byliśmy, okazało się też przykładać dużą wagę do ich energii i do tego, żeby one psychicznie się dobrze czuły. I w momencie, kiedy mi psychicznie właśnie było bardzo ciężko i czułam tę radość i jakby ten spokój zwierząt z takim mega przytłumieniem i nie byłam w stanie tak być tam całkowicie, to wszystko uświadomiło mi, że chyba i dla mnie czas zadbać o siebie bardziej. To wtedy od razu widać tak, że... Pani w ogóle mówi, że alpaki są bardzo wrażliwe psychicznie i mega nie lubią dotykania. Można je tylko bardzo, bardzo delikatnie dotknąć. A jak ci się podoba, Kamil? Super. Są duże, smaczne, co? Takie rekreacyjne bardziej, czy... Następnego dnia zadzwoniłam do mojej psychiatry umówić się na wizytę. Stwierdziłam, że może czas najwyższy dać sobie tę szansę. Może nie muszę już się tak strasznie męczyć. Może to jest właśnie oznaka zdrowia. Że zamiast czekać bez końca, proszę o pomoc.